Polska. Słowa jak prawdy seru. Historię z życia spisuję na kartce papieru. Pamiętam to jak dziś, mimo upływu lat. Pierwszy rap mnie uderzył, gdy włączył mi go mój brat. Potem zjebki od matki, nie mogłem słuchać w ogóle. Problem szybko było rozwiązać. Na dziesiąte to kiśla chleb powszedni. Bomba, nie mieliśmy komputerów, mikserów i innych sprzętów. Godzinami słuchaliśmy tych kaset o słabym dźwięku. Kilkaset tekstów, które znaliśmy na pamięć. Słuchani każdy zwrot, zajarani tym na amen. I tak to się zaczęło, dzięki bracie za te chwile. Za to, że już tyle lat podtrzymujesz mnie na sile. Mimo kłótni, zgrzytu sumień i sporu. W sporu razy ratowałeś mnie, gdy wypadałem z toru. Przyjaźń, co przetrwała wątpliwości, nacisk, miałeś rację. Nie traci się prawdziwych braci. To dla tych dziś składam ręce w podzięce i wietrze. To za te chwile najcenniejsze. To dla tych, dzięki wam oddycham tym powietrzem i wietrze. Dzięki tym ludziom jestem kim jestem. To dla tych dziś składam ręce w podzięce i wietrze. To za te chwile najcenniejsze. To dla tych, dzięki wam oddycham tym powietrzem i wietrze. Dzięki tym ludziom jestem kim jestem. Dalej breakdance wzmocnił wiarę w ten klimat. Najpierw Emil, potem Second Squad, rodzina. Nie wiem co bym teraz robił, gdyby nie te doświadczenia i ci wszyscy ludzie, których za ten czas doceniam. Wyraźne wspomnienia, przecież nie mógłbym zapomnieć. Za pierwsze pieniądze z maty, szerokie spodnie. Nie było za lekko, często mnie siana lub w ogóle. A w chłodne dni treningi na pasażu ciągle. W pokoju 3x3.